Cześć, witam Cię w Plannerze, znowu na blogu Prosperuj jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. Ja to ja za tymi ciemnymi okularami, ale już się schowam od słońca. Pogoda jest tak piękna, że postanowiłam Cię znowu zabrać na spacer i pokazać Ci podwórka białostockie, które wyglądają tak. Tu mamy taką architekturę pewnie lat 70. Jestem na tyłu swojego coworka. Dobrze, na tyle swojego kołerka, w którym pracuję. To jest tutaj ten budynek za drzewami. Tutaj mamy piękne mlecze, które nam kwitną i cudowną pogodę. Jestem po majówce i chciałam się podzielić z Tobą kilkoma refleksjami. Majówkę spędziłam u siebie na wsi głównie, kopiąc rabatki, sadząc kwiatki i inne fajne rzeczy. I przemyśliwując różne rzeczy w swoim biznesie. A potrzebowałam tego czasu, bo mi się już nagromadziło różnych żalów do świata i do biznesu i do wszystkiego przez ostatnich kilka tygodni. Właściwie kilka dylematów, na które trudno mi było odpowiedzieć, bo mam różne plany, chciałabym zrobić to i to i tamto, nie bardzo mogę znaleźć na to czas, nie wiem w którym kierunku czasami. Czyli tak jak zwykle różne zakręty biznesowe przeżywamy. Ten czas majówkowy bardzo mnie uziemił, bardzo mi dał fajną energię. I chciałam Ci powiedzieć również o tym, co zrobiłam wczoraj, bo myślę, że to jest dobra rzecz do wykorzystania, jeżeli będziesz mieć ochotę. Ja subskrybuję niewiele, ale kilka, może pięć, może siedem różnych newsletterów, blogów, które chętnie czytam. Są to ludzie, którzy mnie fascynują w jakiś sposób, którzy mnie inspirują, od których czuję, że jest naprawdę, idzie bardzo fajna, taka uczciwa, rzeczywiście integralna, dobra energia, których podziwiam w biznesie, lubię to, co robią. Niekoniecznie chciałabym robić to identycznie jak oni, ale to, co robią, bardzo mi się podoba i czerpię z tego. I takimi ludźmi lubię się otaczać, szczególnie właśnie w momentach, które bywają czasami trudniejsze w biznesie, kiedy mamy dylematy, na które nie ma natychmiastowej odpowiedzi, nie ma jakiegoś rozwiązania. Wiemy, że chcemy coś zmienić, ale nie bardzo wiemy, w którym kierunku i jak to ruszyć. Wczoraj sobie zrobiłam taki dzień przebywania z takimi ludźmi. Ja mam w swoim Gmailu tak zwany folder pod tytułem Do przeczytania, gdzie wrzucam maile, które do mnie przychodzą właśnie informując, że jest nowy odcinek na blogu na przykład, czy newsletter, a których nie mam czasu przeczytać po prostu w ciągu tygodnia ze względu na ilość obowiązków. I to jest wszystko wrzucone właśnie do tego foldera Do przeczytania. I wczoraj ten folder bardzo mi się przydał, bo zadałam sobie kilka ważnych pytań i powiedziałam, że okej, to przesłucham sobie kilka odcinków na przykład z moich ulubionych pisarzy blogowych, Marie Forleo. Tutaj kłania mi się sąsiad właśnie, który chyba będzie chciał do nas teraz podejść i ze mną rozmawiać, ale będę musiała mu pomachać, że później. Tak. Na przykład Marie Forleo, którą bardzo podziwiam, Amerykanka, która prowadzi B-School. Jeżeli jeszcze jej nie znasz, to zapoznaj się. Robi bardzo fajne rzeczy, bardzo lubię jej tak zwaną Marie TV. I robi świetne wywiady, ma super wypowiedzi. Z polskiego podwórka bardzo lubię słuchać i czytać Michała Szafrańskiego, który ma blog Jak oszczędzać pieniądze. Dzięki Michałowi mam oszczędności, bardzo sobie to cenię. Ale Michał nie tylko inspiruje mnie, jeżeli chodzi o finanse, inspiruje mnie również biznesowo, bo robi po prostu bardzo fajne rzeczy. I tymi osobami i kilkoma jeszcze innymi otoczyłam się wczoraj, mając z tyłu głowy swoje pytania i po prostu na luzie, siedząc, robiąc sobie tam obiad, czasami siedząc na balkonie, słuchałam wywiadów, wypowiedzi i wyobraź sobie, że znalazłam swoje odpowiedzi w tym wszystkim. Przebywanie z takimi ludźmi inspiruje nas do szukania nowych rozwiązań. Od Michała wzięłam to, że zaplanowałam sobie jeszcze raz, jak ma wyglądać moja przyszłość finansowa w momencie, kiedy już nie będę chciała pracować aktywnie i będę chciała się na przykład pro bono zajmować jakimiś rzeczami. Jak mam być ustawiona finansowo, żeby móc to zrobić? Przyszła mi świetna odpowiedź. Myślałam, że nie ma na to odpowiedzi. Tak naprawdę odpowiedź przyszła i będę to wdrażała. Od Marie Forleo wzięłam dwie fajne rzeczy, takie maleńkie perełki, którymi też się podzielę, mam nadzieję, że tutaj coś to da. Pierwsza nazywa się stress log, czyli wpisywanie
podczas robienia codziennych swoich czynności, zadań biznesowych, zapisywanie sobie w tak zwanym stress logu, czyli liście rzeczy, które cię stresują, zadań i czynności, które właśnie cię stresują, które nie są dla ciebie przyjemne, które czujesz, że zabierają ci czas po prostu, które chętnie byś coś albo oddał to komuś, jeżeli można by było, albo w ogóle się tego pozbył. I ta lista jest po to, żeby niekoniecznie od razu rozwiązać sobie te rzeczy i pozbyć się natychmiast, ale po to, żeby mieć tą listę i móc na nią wtedy spojrzeć, zobaczyć, co się powtarza i zacząć szukać rozwiązań. Ja sobie już wpisałam pierwszą rzecz dzisiaj na swoim stres logu, to są mianowicie faktury, które nie są jakąś tragiczną rzeczą do zrobienia, ale zabierają kilka godzin w miesiącu, żeby je po prostu zrobić i chciałabym to zautomatyzować, czyli znaleźć wtyczkę, która będzie mi fakturować je automatycznie. Drugą taką perełką od Marie Forleo było przypomnienie mi o tym, że zamiast przychodzić do pracy rano i siadać do swojej długiej listy w Asanie, ja akurat mam Asanę do zarządzania swoimi zadaniami i zawsze mam takie poczucie rano, że o Boże, mam już tutaj 30 rzeczy do zrobienia i zaległych dużo i nie wiem w co ręce włożyć, to zamiast tego planować sobie kilka priorytetowych rzeczy do zrobienia poprzedniego dnia. Czyli dzisiaj na przykład o godzinie mniej więcej 15, jak będę wychodziła z pracy, poświęcę sobie na to kilka minut, żeby zaplanować sobie dzień jutrzejszy. Konkretnie rzeczywiście, na co ja się decyduję na jutro. I wpiszę to sobie w kalendarz tak, żeby zablokować sobie czas na konkretne projekty. Prawda? Czyli zablokować sobie czas i rano wiem wtedy, że przyjdę do pracy, otworzę swoją asanę, będę widziała i swój kalendarz, będę widziała tylko kilka rzeczy zaplanowanych, czyli to, co rzeczywiście mogę faktycznie czasowo ogarnąć i będę to robić. I będzie to wszystko robione w większym spokoju. Tyle ode mnie dzisiaj pomajówkowo, na luzie, różnowątkowo. Mam nadzieję, że któryś z tych wątków będzie dla ciebie przydatny. A propos, jeżeli jesteś z Zielonej Góry albo ze Szczecina, to za 2 tygodnie mniej więcej, niecałe 2 tygodnie, będę tam z warsztatem Coaching to nie hobby. Zapraszam, informacje znajdziesz poniżej. Do usłyszenia. Bardzo miłego tygodnia.